Sąd postanowił, punkt pierwszy, na podstawie artykułu 409, paragraf 1 KPK, wznowić przewód sądowy. Zamiast wyroku odroczenie rozprawy, mowa o procesie czterech poznańskich policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z brutalnym morderstwem w Żernikach pod Poznaniem. Do tragedii doszło w 2016 roku. Zamordowana 21-letnia kobieta około półtora miesiąca przed tragedią zgłaszała funkcjonariuszom, że boi się swojego byłego partnera i miała prosić policjantów o ochronę. Mężczyzna najpierw zabił ją, a potem popełnił samobójstwo. Motywem zbrodni miało być zakończenie związku. Kobieta zginęła na oczach matki, która na wyrok w tej sprawie czeka już 6 lat. Byłam potentem, byłam osobą poszkodowaną wraz z córką i tu nam należało się pomóc, naszej rodzinie. Monika najwięcej straciła. W sprawie oskarżonych jest czterech funkcjonariuszy. Dwoje miało nie dopełnić ciążących na nich obowiązków służbowych o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Pozostałych dwóch policjantów oskarżono o przekroczenie uprawnień. Nie wiem, miałam im pokazać palcem, jakie narzędzie mają wziąć do ręki i nam pomóc. Od tego oni są. Tak samo idziesz do lekarza, żeby cię leczył, bo się nie pyta pacjentowi, jaki lek ma zadać. Dziś miał zapaść wyrok, jednak odroczono rozprawę. Sąd chce zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przebiegu służby oskarżonej policjantki. Proces zostanie wznowiony na początku lipca. Klaudia Stephens, Puls Dnia.